Amatorska gala sportów walki coraz bliżej. Podczas imprezy organizowanej przez serwis informacyjny cozadzień.pl wystąpi m.in. utytułowany bokser z Radomia Michał Cieślak oraz młody obiecujący karateka Szymon Panek. Obaj zawodnicy trenują sporty walki od wielu lat. Dlaczego boks? Boks dlatego, że tata mi zaprowadził na salkę treningową. Miałem 10 lat, jak zacząłem trenować, już tak zostało. Boks to pasja. I może w przyszłości jakiś środek do zarabiania pieniędzy. Ostatnio były w Radomiu Mistrzostwa Polski, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski. Zdobyłem złoty medal, duży sukces. Zobaczymy, jak będzie dalej. Początki były ciężkie, bo miałem wtedy 6 lat, a trenowało się z ludźmi większymi od siebie wtedy, więc nie było za lekko. Później wiadomo się rośnie, ale też nie jest lekko, bo to wiek 13-14 lat, no to też nie ma się wtedy siły, prawda? Teraz mam 18 lat, no i też ćwiczę z większymi, ale też jestem też większy od innych, tak? Dlatego mi jest troszeczkę łatwiej. No to jest całe moje życie karate. Karate nie jest tylko drogą fizyczną. Karate jest drogą przede wszystkim dla mnie duchową. Wyrabia charakter i światopogląd na różne sprawy. Takich gal powinno być w naszym mieście zdecydowanie więcej, podkreślają zawodnicy. No to jest chyba pierwsza taka impreza w Radomiu, także promocja miasta też jest bardzo duża i bardzo ważna. Fajnie się boksuje przed swoją publicznością, fajnie się boksuje w Radomiu. No i fajnie i dobrze, że było coraz więcej takich zawodów.